Dzisiaj mamy ocet, sodę oczyszczoną, butelkę i balonik i chcemy napompować balonik. Jeszcze sprawdzimy, czy się dobrze rozciąga. Tak. Najpierw nalewamy octu do butelki. Ile ma go być? No, tak powiedzmy może 4-5 cm. Co? Nie ma takich centymetrów. Tyle wystarczy. Teraz mama będzie musiała wsypać sodę i tak bardzo szybko założyć ten balonik, bo tam nastąpi reakcja chemiczna i będzie wydzielał się gaz, dwutlenek węgla. Mieścił, ale to nie będzie niebezpieczne. Żeby napompował się nam balonik. Okularów. A chciałabyś założyć te okulary? Tak. Dobrze, to założymy te okulary. Proszę, to są twoje okulary. A to są moje. Jest dobrze? Tak. Oddychasz? Dobrze? To jest mało poluzowany. Za bardzo poluzowany? Tak. Poczekaj, teraz będzie lepiej. Teraz jest dobrze? Tak. Dobrze. Ty też sobie tak zrób. I teraz mama będzie nasypywać sody. I muszę się bardzo spieszyć. O, patrz, widzisz, samo się pompuje. Chodźmy, dala. Nie, myślę, że nie wybuchnie. Widzisz, jak się samo fajnie napompowało? Co tak wyciekło? No, wyciekła właśnie ta soda, bo to była taka bardzo intensywna reakcja, że po prostu cały ten płyn podniósł się do góry, razem z tym gazem. Lepiej tego nie powtarzać. Lepiej tego nie powtarzać?